Gorzowa wybierają się 4 osoby, w tym 2 trenerów, czyli ja z Grześkiem, plus oczywiście Aurelia, nasza największa nadzieja na złoto, plus jeszcze jeden adept Przemek, który zresztą był też organizatorem naszych gorzowskich zawodów. Jakie są oczekiwania? No przede wszystkim z naszych wyliczeń wynika, że jeśli uda się wystartować w wadze średniej, a na to liczymy, zbijając trochę wagę, no to jest szansa medalowa. Jeśli nie, będzie to waga średnio ciężka, mówię teraz o chłopakach, no to będzie dużo, dużo ciężej. Ale nic nie wykluczone, także są duże nadzieje. Ostatnie dni do przygotowań, dzisiaj nad czym pracujecie? Mamy już trening bez odważników, czyli ten powiedzmy pół ostatniego tygodnia to już jest czysto kondycyjnie, trochę lżejsze treningi, mniej siły jest używane. No i głównie tak naprawdę to jest taki tlenówka, czyli podtrzymanie tego, co już jest na tej zasadzie. Jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo 2 tygodnie minęły od tutaj mistrzostw w Gorzowie. Jak wy się czujecie po tych zawodach, po tych 2 tygodniach? Czy jeszcze coś boli? Czy ręce całe, dłonie pewnie tam poszarpane trochę? To znaczy przed chwilą właśnie rozmawiałem z jednym z adeptów, który zaszokował mnie, bo jeszcze ma dłonie zdarte, jeszcze się na skórek nie odbudował. Większość osób, które startowała, używa maści, jednej nie będę miał nazwy, która nas szybko, że tak powiem, stawia na nogi. Właściwie nic nie boli z tego względu, że my też się dobrze przygotowujemy, dobrze rozgrzewamy, także kontuzje, ciężko się nabawić na czymś takim. Natomiast jeśli chodzi o dłonie, to myślę, że każdy już jest w 100% przygotowany.